Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy jeszcze podczas tarła. Tarło trwa już bite półtora godziny. Samiczka wypluła z siebie naprawdę wielką ilość jajeczek. Podejrzewam, że ponad 200 w tym momencie. A w życiu nie wskazywała na taką ilość ikry po brzuchu. Naprawdę, gdzie ona to schowała, nie mam zielonego pojęcia. Wydaje się być wszystko zrobione idealnie i samiczka i samiec równo pracują nad zbieraniem ikry. No, nie spodziewałem się, że tak młoda para, bo to są, jakby nie patrząc, cały czas młode rybki, z taką profesjonalną opieką będą to wszystko robiły. Naprawdę jestem w szoku. Poprzednią parkę, jaką miałem, to nie dość, że nie udało mi się ich rozmnożyć i zabiłem je. Znaczy samca w sumie zabiłem, druga zachorowała niestety, ale to już nie z mojej winy. W ogóle nawet mi się nie udało dojść do tego momentu, żeby one w ogóle się polubiły. A tutaj nie dość, że się polubiły, to się rozmnożyły. Tak więc, Danielu, kolego, chciałbym Ci pomóc, jak ja to zrobiłem, ale tak naprawdę no, nie zrobiłem nic. Po prostu trzymałem je u syna w akwarium, tą parkę, i one się tam poznawały przez no, parę ładnych miesięcy. No i w któregoś razu widziałem właśnie, to jest nawet nagrane na filmiku wcześniejszym, że samiczka pływała koło niego, on złożył gniazdo, znaczy złożył, zrobił gniazdo w kącie, a samiczka w ogóle się go nie bała, podpływała tam często do niego. No i to był dla mnie sygnał, że jednak chyba się lubią. No i tutaj wsadziłem je wczoraj wieczorem i o godzinie drugiej następnego dnia, drugiej po południu, rozpoczęło się właśnie tarło. Wydaje mi się, że już to ostatki ikry, które z niej wypłyną. Zrobiła się bardzo szczupła w tym momencie. Tam już niewiele z niej zostało, samiec wszystko z niej wycisnął. No teraz zostaje tylko kwestia odchowania na rybku. No. Aha, właśnie. Danielu, ja używałem tej samej wody z akwarium, dlatego ona jest taka mętna, bo to jest po prostu woda z akwarium przed podmianką. Znaczy, no, podczas podmieniania wody standardowej co tydzień postanowiłem, że dam je do innego zbiornika. A czym będę karmić młodzież? No niestety nie zrobiłem sobie wcześniej hodowli pierwotniaków, tak to się nazywa. Ale mam takie coś, to było na czarną godzinę. To są naprawdę mikroskopijne, są te ziarenka w środku. No nie pokażę Wam tego, ale musicie uwierzyć na słowo. Zresztą sprawdźcie sobie na internecie. Tutaj Wam tam tak podsunę. Mikroskopijne są te ziarenka tutaj. To jest artemia po prostu, tylko w takim najwcześniejszym stadium rozwoju została wsadzona do tych pojemników i to jest właśnie dla rybek najmniejszych. To tym będę karmił przez pierwsze 3 dni. Powinno się udać, powinny to lubić. I w następnych 3 dniach będę karmił artemią, no i pokruszoną dafnią. Najpierw artemia, a potem już wzbogacę to jeszcze dafnią. Taką mam nadzieję, że to podziała po prostu. Jeśli chodzi o ten pokarm, jeśli byście chcieli z niego spróbować, no to dość drogi był. Nie powiem Wam ile na polskie, ale kosztowało to dość sporo. Ale długi ma czas, termin ważności, bo w sumie tak jak jest zamknięty, to chyba 2 lata ma terminu ważności. I do tego po otworzeniu jeszcze macie 6 tygodni na to, żeby zużyć go. Oczywiście trzeba go trzymać w lodówce. Ojej, ile ona jeszcze tego puściła. Szok. Kurde. Ma tego jeszcze w sobie. No. Najbardziej mi się podoba właśnie po tym kontakcie, że ta samiczka jeszcze tak jakby miała cały czas orgazm. Ona jeszcze przez kilka sekund się nie rusza. Świetne to jest po prostu. W ogóle całe to tarło jest piękne. I przepraszam Was za to migotanie tego obrazu. Po prostu coś w tym miejscu to sprawia. Nie mam zielonego pojęcia co. Wyłączyłem monitory. A są takie fluktuacje światła. Nie mam zielonego pojęcia od czego to jest, czym to jest spowodowane. No ale mniej więcej jesteście w stanie zobaczyć cały ten rytuał bojownika. Jest naprawdę genialny, jest świetny. Tak więc tarło udane. Jak? Nie wiem. Szczęście może nuba. Szczęście początkującego. Nie wiem. Ale jest sukces. Póki co. Jeszcze to jest dopiero początek drogi. Teraz trzeba jakoś ten rybek odchować. I szybko się to stało faktycznie, bo tak jak mówię, już wczoraj jak nagrywałem filmik, samiec w pierwsze 2 godziny odbudował całe gniazdo.
No i następnego dnia, w połowie dnia, już mamy tarło. Samiczka jeszcze go unikała. Jeszcze godzinę wcześniej patrzyłem na ten zbiornik, bo poszedłem dzisiaj do pracy, ale miałem taki ból głowy, że musiałem wrócić do domu i wziąć ketonal. Nic innego nie pomagało. Wziąłem ten mocny, silny na receptę ketonal i dopiero wtedy mi ten ból minął. No już tak zostałem w domu. Jestem trochę teraz taki, wiecie jaki, taki holenderski, bym powiedział. No ale przynajmniej głowa nie boli. No ale tutaj właśnie ta rybka jeszcze go unikała. Te widziałem, samiec ją gonił, chciał coś zdziałać, a ona cały czas uciekała od niego i tam do kokosa, posiedziała tam kilka sekund i zaraz znowu się wynurzała, już dawała mu znaki chyba. Ciężko to stwierdzić, naprawdę ich podchody są tajemnicą. No nic, bo zmywarka mi tutaj cały czas spuszcza wodę. Trochę takie nieprzyjemne są to dźwięki. Jeszcze Wam pokażę kilka ujęć, co mi się udało nagrać. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.